Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszej serii. Cofamy się w czasie po raz kolejny do epoki antycznej, a naszym gościem jest... Menandros. Cześć. Witam. Przypomnij nam, z jakiego jesteś stowarzyszenia i skąd konkretnie jesteś. Jesteśmy projektem łączonym ze Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku Hellas et Roma i Legio 21 Rapax. Tak, dlatego, że dzisiaj będziemy mówić o służbie w Legionie Rzymskim, czyli rzymskie wojsko, najbardziej chyba zdyscyplinowane w świecie antycznym, legendarne, jeśli chodzi o umiejętności bojowe, legendarne, jeśli chodzi o dyscyplinę, o strukturę swoją, bardzo nowoczesne jak na owe czasy, obrosłe wieloma mitami i legendami. Powiedz, jak to tak naprawdę było z tymi legionami rzymskimi? Jak wyglądała służba w rzymskim legionie? Znaczy tak, to ty powiedziałeś dużo o legendarnej tak wręcz skuteczności czy nowoczesności. No tak nie do końca było. My mamy takie wrażenie poprzez filmy, tak, czy poprzez książki, że Rzymianie rzeczywiście wyrastali całkowicie ponad swoich współczesnych. To też nie jest do końca tak. Rzymianie potrafili się buntować, potrafili oczywiście być niezdyscyplinowani, potrafili uciekać, więc była to armia jak każda inna. Tak? Natomiast niewątpliwie w tym okresie, o którym już mówimy, tak, a tutaj odtwarzamy, pierwszy wiek naszej ery, tak, czyli okres wczesnego cesarstwa, okres konsolidacji imperium, kiedy to Rzym już nie jest takim tym niewielkim państwem na półwyspie, ale w ogromnym, tak, tworzy cesarstwo. Opiera się już o te granice, które będzie miał przez następne 3 stulecia. Więc w tym okresie armia już jest zawodowa. Tak? To już nie jest ta armia wcześniejsza, armia królewska czy armia republikańska. Czyli to są żołnierze, którzy służą w wojsku praktycznie całe swoje życie, prawda? Tak, służba w wojsku w tym momencie trwała około 25 lat, a więc żołnierz zaciągał się, no zwykle to było około kilkunastu do 20 lat, tak? Zaciągał się, służył 20, po 20 latach przechodził do rezerwy i jeszcze 5 lat służył jako weteran. A więc co biorąc pod uwagę, tak, ówczesną długość życia, oznaczało to, że około zaledwie 1/3, może połowa ludzi dożywała końca służby. No dobrze, a czy w takim razie służąc, on służył tak, że był non-stop gdzieś daleko w polu maszerując, czy to była taka służba, że już mieszkał sobie, miał swoją rodzinę, dzieci, a raz na jakiś czas stawiał się tam na odrobienie swojej służby? Czy to była taka z prawdziwego zdarzenia służba na wyprawie wojennej? No tutaj w tym momencie zależało to od sytuacji, zależało od konieczności politycznej, tak? Musielibyśmy troszeczkę sięgnąć do historii, tak? Rzymianie, legiony rzymskie narodziły się jako milicja, tak? Musimy pamiętać, że jednak, jeśli myślimy o tej tak legendarnej dyscyplinie... Bo właśnie milicja znaczy wojsko, tak? Milicja znaczy wojsko, tak? Ale w znaczeniu naszym dzisiejszym milicja oznacza zasiąg po prostu obywateli. I tak to były początki legionów. I pamiętajmy, że Imperium zostało zdobyte, tak? W czasach Hannibala, nawet jeszcze w czasach Cezara. Rzymianie nie byli zawodowymi wojownikami. To były legiony, które zwoływano na czas wojny, szkolono, po czym rozpuszczano do domów. Rzeczywiście dopiero Octavian August, tak, człowiek, który stworzył Imperium Rzymskie de facto, w takiej postaci, jak go znamy, w Cesarstwo Rzymskie, tak, on był też twórcą armii rzymskiej zawodowej, takiej stałej armii rzymskiej opłacanej z kiesy państwowej, która rzeczywiście stacjonowała głównie na granicach. Przy czym były takie trzy główne regiony stacjonowania. To były... Ren, tak? Dwie rzeki, Ren, Dunaj i legiony wschodnie, tak? Legiony w Azji Mniejszej, Lewancie i w Judei. No dobrze, a w takim razie jak dokładnie wyglądała służba w takim legionie, czyli jak wyglądało życie takiego żołnierza? Bo mówi się, że no, życie żołnierza jest ciężkie niezależnie od epoki, w jakiej żyje. To prawda. Ale zaciągał się taki rekrut, dostawał sort jakiś, tak? Czy uzbrojenie, czy broń i co się działo dalej? Rzeczywiście, po pierwsze w tym momencie Rzymianie już nie stosują poboru, a więc jest to armia ochotnicza, a więc ma różnych ludzi w swoim składzie. Muszą to być obywatele rzymscy, tak? To jest podstawowa zasada. Wiemy, że istnieją specjalne komisje, między innymi w skład, w których wchodzili już zawodowi lekarze, którzy oceniali, czy dany rekrut nadaje się do służby, czy takie WKU trochę. WKU, dokładnie. Aczkolwiek można było często oszukiwać, przy tym trafiali się tam niewolnicy, ludzie z takim niepewnym statusie. Teoretycznie powinien to być obywatel rzymski, to było bardzo ważne. Dalej taki rekrut odbywał, dawano mu niewielkie pieniądze, odbywał podróż do takiego ośrodka, tak, gdzie uczono go podstaw służby wojskowej przez kilka tygodni, po czym stawał się Tiro. Tak? Tiro to jest też w gladiaturze, mówiliśmy, rekrut, człowiek taki jeszcze zielony, tak, świeży. Po jakimś czasie on po następnym okresie szkolenia, które wiemy, że było bardzo, bardzo często brutalne. Tak, na czym polegało, jak ono wyglądało? Tak jak dzisiaj, tak jak w dzisiejszej armii, rzeczywiście, taki człowiek trafił pod opiekę centuriona, tak? Centurioni to byli oficerowie, tak, powiedzmy, w ówczesnych czasów.
status podobny do dzisiejszych oficerów, którzy dokonywali szkoleń, tak, którzy dowodzili w tym zakładzie, czy w jednostce, do której trafił dany rekrut, zaczyna się też proces, tak jak dzisiaj, proces takiego ucierania. Tak? To jest bardzo ważne. Żołnierz musi mieć przynależność do jednostki. Nie jest jakąś tam poszczególną osobą, tylko ma pełną solidarność grupową. I w tym momencie odbywało się to szkolenie. Tak? Wiemy, że odbywano marsze, czasem nawet kilkudziesięciokilometrowe. W pełnym uzbrojeniu, tak, dzisiejsi rekonstruktorzy potrafią w pełnym uzbrojeniu przejść nawet kilkadziesiąt kilometrów i to w warunkach no, zimowych, powiedzmy. Więc to jest naprawdę... Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, że da się. Da się, jak najbardziej. No dobrze, a w takim razie na takiej, jeżeli już taki wyszkolony żołnierz trafił na, powiedzmy, jakąś wyprawę wojenną, tak, czy... Jak wyglądał, no wiadomo, że ciężko powiedzieć, jak wyglądał dzień żołnierza, tak? Ale czy załóżmy, żyjemy w rzymskim obozie w tej chwili, tak? Jak wygląda dzień? Jest załóżmy rano pobudka, tak? I co się dzieje dalej, tak? Plany wyglądały różnie, akurat to wiemy, bo znaleźliśmy takie znaleziska. Czy są jakieś znaleziska? Są znaleziska, bardzo ciekawe, zresztą głównie z fortów na Murze Hadriana w Anglii, tak, archeologia bardzo dobrze stoi, więc są takie tabliczki z Windolandy na przykład, które podają dokładnie rozpis rzeczywiście dnia codziennego legionistów. Po apelu, tak, legionistów kierowano do określonych obowiązków. No i tak, znowu, tutaj zależało też, jaki był starszy legionisty, kim on był. Jeżeli to był taki zwykły rekrut, no to wykonywał wszystkie najgorsze czynności, łącznie z kopaniem, co jest też ważne. Tak? Pogłębianie latryny, tak? Pogłębianie latryny jak najbardziej, kopanie rowów wszelkie, to Rzymianie nazywali tak labor. Ale jeżeli było się już takim no, wiarusem, miało się te kilkanaście lat służby, powiedzmy, można było trafić do kategorii, którą nazywano czasem, no właśnie różnie, beneficjarii albo semispelari, czyli tacy ludzie, którzy otrzymywali trochę wyższy żołd. No i tak jak dzisiaj, tak, stara, tak jak w wojsku, dziadki, dziadki stara gwardia, tak, ludzie, którzy nie musieli robić wszystkiego, co tych najgorszych prac. No ale mogli na przykład pracować, jeżeli się umiało pisać, można było pracować jako urzędnik. Rzymianie prowadzili bardzo dużo biurokracji, tak? Więc to była jedna z prac. Można było oczywiście wyjść na patrol, tak? Jeżeli stacjonował dany legion w strefie nadgranicznej, no to był jeden jednak z głównych czynności, patrolowanie, tak? Dróg, czy albo po prostu tej strefy limesu, tak? Więc... Strefy przygranicznej. Strefy przygranicznej, tak. No, czy obóz rzymski, bo mówi się, że obóz rzymski zawsze był budowany według jednego konkretnego planu. Czy on był zawsze budowany według tego konkretnego planu, żeby w razie czego każdy mógł odnaleźć odpowiednie miejsce, czy... Tak. Obóz rzymski jest w ogóle odrębna historia, ale tylko mówiąc takie najważniejsze rzeczy, to trzeba pamiętać, że rzymski obóz wziął się z obozu marszowego. Rzymianie, będąc w strefie wojennej, tak jeszcze w okresie republikańskiego, będąc w strefie wojennej, tak w strefie niebezpieczeństwa, na noc zawsze się grodzili, tak? I to nie był zwykły tak jakieś zebranie tarcz, tylko rzeczywiście każdy miał swoje dokładnie określone miejsce. Takie obozy mogły pomieścić nawet do kilkudziesięciu tysięcy ludzi i budowane w ciągu jednego dnia. Więc armia rzymska była armią nie tylko walczącą, ale armią też kopiącą. Czyli kompania inżynieryjna. Kompania inżynieryjna jak najbardziej. Zresztą do Legionu były dołączane century tzw. fabryk, czyli takich rzymskich, powiedzmy, cieśli, tak, saperów. Więc tak, niewątpliwie to jest jedna z takich rzymskich bardzo charakterystycznych rzeczy. I wiemy, że te obozy, tak, nawet jeżeli w przypadku przegranej bitwy bardzo często Rzymianie cofali się do tego obozu, który dawał im taką przyczółek. Więc... Czyli oni nie rozbierali obozu, ruszając dalej, tylko zostawiali jakby... Przy obozach marszowych tak. Z czasem natomiast, to o czym mówiłeś, tak, że armia rzymska zaczyna stacjonować na granicach. A więc trzeba im zbudować konkretne baraki. To już nie mogą być namioty, tak jak ten tutaj. Tylko to muszą być jakieś konkretne budowle. Rzeczywiście Rzymianie bardzo szybko budowali takie obozy. Wokół nich powstawały miasta. I to jest jedna z ciekawych funkcji armii rzymskiej, no niezwykle ważnej. Tak? Jeżeli dzisiaj pojedziemy wzdłuż linii na przykład Renu, tak, gdzie... Zauważmy, że od południowej Brytanii przez cały Ren, Benelux, tak, zachodnie Niemcy, wschodnia Francja, do północnych Włoch, to jest ten rdzeń Europy dzisiaj, prawda? To jest rdzeń, którym potem Karol Wielki jeszcze zarządzał, gdzie się najwięcej bitew toczy. I większość miast wokół tego rdzenia, tego kręgosłupa Europy wybudowana została właśnie przez Rzymian, przez legiony rzymskie często. To jest tak samo jak w Anglii, wszystkie miasta, które kończą się na Caster lub Chester. Rochester, Winchester, Lancaster, to się bierze od łacińskiego słowa castrum, tak, czyli obóz. Dokładnie. Założone przez Rzymian. Dokładnie. Jeszcze dodając na przykład jest takie miasto Strasburg we Francji, tak, gdzie jeżeli wejdziemy na rynek, zobaczymy, jest idealnie kwadratowy. Dlatego,
że rynek ten stanowił jakby plan obozu Legii 8 Augusta, więc... Niesamowite. Do dzisiaj to możemy zobaczyć w bardzo wielu miastach europejskich. No dobrze, a w takim razie tak, teraz takie rzeczy bardzo przyziemne. Jak wyglądało uzbrojenie legionisty rzymskiego, w co był ubrany, czym walczył i pytanie, ile to ważyło, z czego było zrobione, takie rzeczy materialne. Dobrze, myślę, że teraz będziemy mogli zawołać naszych milites. Tak, zapraszamy panów. Kogo my tutaj mamy? Tu mamy młodego rekruta, jak sądzę, tak? Tak jest. To jest właśnie Tiro, czyli świeżo powołany do służby legionista. Jak widzimy, młody człowiek. To, co ma na sobie, to tak by podstawę stroju legionisty, tak? A więc tunika, na to przeszywanica, tak? Przeszywanica, czyli coś po zbroję. To jest nasza tak naprawdę próba rekonstrukcji, bo nie wiemy, co Rzymianie nosili pod swoimi zbrojami. Trwa duża dyskusja na ten temat. Przypuszczamy, że wyglądało to jak właśnie taka średniowieczna przeszywanica, w środku tak jakieś włókna, ale mogło to być coś innego, jakieś nawet kawałki materiału czy szmatki. Na pewno coś musieli nosić pod to swoją zbroję. By tłumić uderzenia. By tłumić uderzenia, oczywiście. Tutaj kolega może pokaże, jak wyglądała sama zbroja z tego kresu. To jest tak zwana lurika segmentata. To może ubierzmy. Ubierzmy go, ale proszę zwrócić uwagę na konstrukcję. Tak? Od środka są to kolejne pasy, tak, metalu, od środka spięte rzemieniami. Bardzo wydaje się prosta konstrukcja, aczkolwiek dopracowanie je zajęło mnóstwo czasu. Spróbuj może założyć. Ja zwracam uwagę, samo ubieranie tego pancerza nie jest łatwe ani szybkie. Dlatego przypuszcza się, że świetna ochrona, którą zapewniał, świetne wytłumienie, prawda? A więc te nachodzące na siebie blaszki, które naprawdę wspaniale odbijały wszelkie możliwe rodzaje pocisków czy uderzeń, ceną za to było to, że jednak legionista przygotowywał się do bitwy długo, tak? Mógł da się łatwo zaskoczyć w takiej zbroi. Czyli w takim układzie, czy tego typu uzbrojenie używano przez cały okres rzymski, czy to raczej jest sprawa późniejsza? Bo chyba we wcześniejszym okresie bardziej używano kolczug, prawda? Tak jest. Ta kolczuga jednak, czy czasem pektorał, czyli taki nawet niewielki kawałek po prostu metalu na pierś, był podstawową zbroją legionisty, większości legionistów w okresie republikańskim. I dopiero mniej więcej od czasów Augusta późnego zaczęto używać właśnie takich specjalnych zbroi, które nie były wytwarzane prywatnie, ale były w specjalnych warsztatach, zwanej fabrykę. Ich sieć około 50 była w całym imperium rozsiana. I to jest żelazne, tak? Tak, to już jest żelaza. To jest, niektórzy uważają, że nawet uważano, ostatnio wyszło studium, które pokazuje, że być może używano nawet, jest to żelazo, które walcowano, a więc bardzo dobra jakoś tak węgiel też, który tam był. Więc... Czyli średniowieczni płatnerze, którzy mówimy, że w XV wieku wyspecjalizowali się tak, czy w XIV wieku, że mogli wyrabiać już duże płyty całe, że to była taka rewolucja w płatnerstwie, a tymczasem tą rewolucję w płatnerstwie mamy już wiele lat wcześniej. Oczywiście, tak. Zresztą to nie jest jedyny typ zbroi. Były też zbroje tak zwane torsowe, używane głównie przez takie ceremonialne, jeszcze w czasach greckich używane, które po prostu były jedną płytą, tak z brązu. Z brązu, zresztą tak, jeszcze nie żelazo. Dobrze, a co do ręki? Mamy miecz, tak? Tak, to ręki mamy miecz, to jest oczywiście słynny, rzymski, tak. Rzymianie używali słowa gladius na każdy miecz, to jest tak zwany gladius hispaniensis. Jak widzimy, kolega się trochę zamotał, jako jeszcze świeży rekrut. No, to młody jeszcze. Tak jest, ale to też świadczy o procesie ubierania, który też trwał dość długo. Tak, możemy... Dobyć miecza? Możemy dobyć miecza, jak kolega dobędzie miecza, tak jest. Czy w takim razie, jak się walczyło, to czy krzyżowano miecze, czy nie? Nie. Nie. Nie krzyżowano, czyli to było raptem do pchnięć wyłącznie. Tak, przemielka rzymska, o której wiemy, tak, była bardzo prosta i skuteczna. Polegała na walce tarczą i mieczem. Podajcie skutą, proszę, też. Tak, to jest tarcza rzymska, słynna, tak, skutum, tak, czyli zwracam uwagę wielkości drzwi niemalże. Ona i tak jest zmniejszona. Drewniana. Drewniana. Obcięta materiałem, tak? Tak jest, obcięta materiałem. Starsze skuta jeszcze były o wiele większe, bo miały taką formę owalną, więc to jest ścięte już w tym okresie. Jak się otrzymało, to jest tutaj uchwyt i tak, trzyma się to jest dziwny, znaczy imbo, dziwny, tak no, inny sposób trzymania tarczy niż w średniowieczu, czy generalnie... Tak, chodziło o... to jednak męczyło rękę, prawda? To jest tarcza używana często do aktywnej szermierki i co jest bardzo ciekawe, że w źródłach pisanych w zasadzie równie często, jeżeli mówi się o tarczy, mówi się o ciosach zadawanych tarczą. Aha, czy umbem, czy rantem, tak? Czyli można było wchodzić. Rzymianie, to w referencie, co mamy często w filmach, tak, gdzie walczą na te krótkie miecze same, tak się nigdy nie działo. To nie jest miecz, który można... To nie jest miecz na fechtunku, to jest za krótki miecz. Tak, to jest prosta, efektywna, bardzo brutalna technika, polegała na uderzeniu w nieosłonięte części strony przeciwnika, tak? Jeżeli kolega
Tak, tutaj mamy pod zbroją zawsze był element słabszy. W to Rzymianie byli uczeni też pchnięć, nie cięć, prawda? Cięcie można było zadawać, wiemy, że też stosowano, ale przede wszystkim było pchnięcie brutalne, szybkie, głębokie, zadające no, śmiertelne rany. No dobrze, co bardziej, co dalej? Bo zawsze mnie fascynowało, czy jak żołnierz rzymski maszerował w sandałach, to czy były to wygodne buty, bo do sandałów się dostają kamienie. Tak jest, no to jest dobre pytanie. Nie. Rzymskie buty wojskowe, kaligę, tak? Czyli tak. To nie był rodzaj normalnych butów cywilnych. Obok pasa, o którym mówiliśmy wcześniej, tak, obok tego cinglum, to był status żołnierza, tak? Rzymianie nie mieli mundurów, tylko właśnie żołnierza, tak, kiedy był w cywilu, wyróżniało to, że nosił pas i nosił te swoje buty. Tak? Często, zresztą z czasem jest taki rzymski pisarz, Marcialis, tak? W zasadzie no, satyryk, tak? Który właśnie mówił, jak to rzymscy żołnierze budzili postrach, idąc ulicą, tak, szeleszcząc swoimi pasami i to bicie butów, tak, podkutych, tak, one są bardzo mocno podkuwane. Jeśli kolega Tiro mógł pokazać, jak wygląda taki but od środka, tak jest, zwracam uwagę, mnóstwo gwoździ, nawet około setki. No to, że tak powiem, strzał z takiego buta musiał być bardzo bolesny. Dokładnie. Wiemy też, że no, to musiał być problem dla żołnierzy stojących w szyku, prawda? Którzy mogli na siebie ponadepnąć i to może powodować rany. Wiemy, że w czasie oblężenia Jerozolimy na przykład jeden z rzymskich żołnierzy tak walczył, poszedł do przodu, bił przeciwników, walczył, aż poślizgnął się na posadzce. Bo taki but rzeczywiście ciężko pracuje na kamieniach szlifowanych. Można się łatwo przerzucić. Zgadza się. A czy pas i ta część z przodu, czy miała jakąś funkcję ochronną, czy to było wyłącznie ozdobne? Raczej wyłącznie ozdobne, też na ten temat dużo piszę. Przypuszczalnie chodziło tutaj jednak o tą ozdobność i pokazanie rangi, tak? Centurionowie czy starsi żołnierze mogli mieć tych pasków więcej albo mieć bardziej bogate, więc tak. Dobrze, co na głowę? Na głowę oczywiście idzie hełm, w tym wypadku jest to, proszę Państwa, model tak zwany cesarsko-galijski, dość w tym okresie zaczął być bardzo popularny. To nie jest jedyny stary typ hełmu rzymskiego, Rzymianie dość różnili się, jeżeli chodzi o nakrycia głowy. Widzę, odsłonięta bardzo twarz jest, łatwo pojechać po nosie. Właśnie niełatwo, z uwagi na to, tak, ta sztabka tutaj, bardzo prosty wynalazek, ale jeżeli w przypadku cięcia, blokuje, prawda? Czyli jednak więc mimo wszystko, na policzki to, są. Tak, bardzo fajna rzecz, policzki też. No pamiętam, oczywiście też bardzo typowy nakarczek, tak? Czyli to nie wiemy jeszcze dlaczego, tak? Te hełmy rzymskie miały tak często bogate, ogromne nakarczki. Przypuszcza się, że chodziło o tą walkę w zwarciu, tak? Jeżeli walczymy naprawdę blisko przeciwnika, Rzymianie uczyli się takiej walki, no przeciwnik może nas zadać cios od tyłu, tak? Więc tutaj chodziło też o ochronę szyi, o ochronę karku. A teraz widzimy, przechodzimy do broni zaczepnej, tak? Czy mamy włócznie, pilum, dobrze mówię? Pilum, tak jest. Tak. Nie, jest no dość bardzo ciekawe, ja tu widzę w ogóle ten grot. On nie jest taki typowy jak grot włócznie, tylko jest taki długi, no bardzo makabryczna broń. Łatwo wchodzi. Rzymianie zresztą powiększali jej skuteczność poprzez stosowanie, tak? Pilum to jest oszczep oczywiście, tak? Czyli do rzucania było. Do rzucania, aczkolwiek zdarzało się przypadki użycia w walce wręcz. No zwracam właśnie uwagę, to jest już taka końcowa etap ewolucji pilum. 2/3 długości to jest drzewiec, tak? 1/3 to jest taki właśnie cienkie żaleźce. To działało w zasadzie jak dzisiejszy pocisk podkalibrowy, tak? Aha. Czyli to wbija się w tarczę. Zwracam uwagę na grot romboidalny, tak? Tak. Który jest taki grot, tak jak używano się w czwórgraniasty. Czwórgraniasty w strzałach średniowieczu, tak? Anglicy mają nazwę bodki na aros, która pozwalała punktować pancerz. I to samo chodziło w pilum. Zasięg oczywiście był mniejszy, tak? To było około 15 metrów najwięcej. Ale salwa, tak? Rzymianie potęgowali to poprzez strzelanie czy wyrzucanie ich salwami. Zwłaszcza jeśli przeciwnik był w dole zbocza, tak? A myśmy byli w górze, więc naprawdę potężna broń, uderzenie. Nie chodziło nawet tylko o zabicie przeciwnika, co o zneutralizowanie jego tarczy, tak? Wbrew temu, co znowu mamy w filmach, tak, tarcza to była podstawa każdego ochrony każdego wojownika, więc wojownik bez tarczy ginął natychmiast, tak, w czasie walki, no, na pierwszej linii. No, oczywiście. Więc chodziło o wybicie jego tarczy, tak, wybita w ten sposób dziura obciążała tą tarczę i to jest ciekawostka, że pila te czasem używano specjalnie miękkiego żelaza, po to, aby po uderzeniu zgiął się. Tak? Nie można było go wyjąć. Nie można go wyjąć. Czasem też rzekomo Mariusz, taki rzymski reformator, jeszcze w 100 roku przed naszą erą, miał wprowadzić taką
tutaj w bolec, jeden drewniany zamiast dwóch metalowych, co miałoby spowodować złamanie się tego drzewca i to, że on jak człowiek, który musiał ciągnąć to za sobą, no wolał rzucić tą tarczę, a wtedy się osłaniał. Więc to jest bardzo sprytna rzecz, tak? No, czyli co, mamy miecz, gladius, mamy pilum, tak czy coś jeszcze, co żołnierz targał ze sobą maszerując? Jeszcze jedna broń, też wcale nie taka mało ważna, nazywana pugio. Pugio, czyli sztylet, tak, zwracam uwagę na jego kształt, to jest bardzo bogata, zdobiona rzecz. Zwarcie bezpośrednie. Zwarcie bezpośrednie, używano go w walce, ale był też symbolem statusu. Te pugie bardzo często bogato zdobiono i o wiele bardziej nawet niż miecze. Tak samo zresztą jak pas, prawda? To był taki symbol godności żołnierza. Rzeczywiście też broń bardzo groźna, to jest akurat wzór ściągnięty z Hiszpanii. Tak samo zresztą jak ten miecz, tak? Więc też można było tego użyć w czasie, i wiemy, że używano tego w czasie walki. Jeżeli spodobał się Wam nasz odcinek i zainteresowała Was tematyka służby w legionach rzymskich, już za tydzień zapraszamy na część drugą.